Cześć, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie w ten kolejny nudny październikowy wieczór. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście z gry Prey. Gry, która mam nadzieję, że się wam podoba i was nie nudzi, bo jeżeli tu jesteście, to właśnie o tym to świadczy. Zapraszam was na kolejną część przygód naszego bohatera, który nie pamiętam w sumie jak się nazywał, bo nagrywałem to dosyć dawno. Cały personel powinien zgłosić się na swoje dzisiejsze stanowiska robocze. Słyszeliście. Jeśli z jakiegokolwiek powodu planujesz nieobecność, poinformuj bezpośredniego zwierzchnika. Czyli cały personel musi się zgłosić do czegoś tam. Pamiętamy, że wszystkie przedmioty, które leżą na ziemi, są niebezpieczne. Trzeba na nie uważać. Nie wolno się absolutnie z niczym spoufalać, bo nawet taka prosta kolumna może okazać się glutem. To chyba w sumie tyle z ważnych informacji. Mamy oczywiście broń, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, strzela taką gumą. Gumą do rzucia. W to nie będziemy uderzać, bo to jest ciężki temat, nie? No i mamy też organy tyfona, czyli tych dużych ziomków, których niestety nie możemy jeszcze wykorzystać. Z tego względu, że nie mamy takiej umiejętności. To jest prezydent Kennedy. Tabliczka, dedicated. John F. Kennedy. A, mówiłem? Ale coś się nie zgadza. 1917 się urodził, to się zgadza, ale on zginął w zamachu w którymś roku, więc trochę dokładnie chyba w 70 czy w 60 którymś roku. Więc pewnie sztucznie przedłużyli mu życie, no ale dobra, no wyglądał fajnie. Patrzcie, jaki statek kosmiczny na tym, czyli on dożył tych czasów. Okej, okay, no i to są te opowiadania, które przerabialiśmy już. Słuchajcie, kompletnie nie mam pojęcia, co teraz robić, bo została nam tylko ta arena. Gdzie były te dwa takie cyborgi, a ja tam nie chcę iść. Wejdź. Po co mam na to wchodzić? Co? Halo? Halo? Coś tu masz dla mnie? Przywalił. Dobra, idę sobie, bo będzie, że zniszczyłem wszystkie zabytki. Tam jest to miejsce i tam musimy się jakoś dostać. Tylko tak jak mówiłem, nie mam pojęcia jak. Ale pobrodzimy to trochę. Tu chyba byliśmy. Wieżyczka. Nie, patrzcie, tu nie byliśmy. Hakuj, hakowanie 2, wzmocnij, naprawa 3. Okej, okay, co jest? To wieżyczka takie odgłosy wydaje? Okej, okay, czyli ona szuka... Ona szuka tych ziomków, a my co my tu mamy, zobaczcie. Uszkodzony wentylator. I tyle, nie? Niezgodność karty dostępu, czyli co? Nie ma tlenu za tym punktem. Wchodzisz na własne ryzyko. No ja to wiem, ale... Ja bym tam... Chciałbym tam wejść generalnie, nie? Czyli jest potrzebna karta dostępu. Chodź, ja cię wezmę. I ty sobie pójdziesz ze mną. I będziesz mnie chronić. Chodź. Idźmy na górę, bo na górze wtedy jak wchodziliśmy, to się dużo działo. Tam były potwory, tam były emocje, tam były... odczucia. Ciekawe, czy chcieliście oglądać tą... Słyszeliście to? Tak, ja też. Wysłano komunikat o błędzie. Ja ci dam błąd zaraz, rozstaw się tu. I broń mi tych drzwi, jakby coś wychodziło z nich, to wiesz. Automatyczna likwidator wersja 076, wieżyczka aktywna. Zbadaj. Gdzie jesteśmy, halo? Aha, mamy tutaj... Dobra. Ja wiem, że dla was to jest proste, ale dla mnie nie do końca. Bo ja to dawno nagrywałem, wiecie, dopiero teraz sobie przypominam o wszystkim, nie? O, ja pierdzielę! Ziup! Ładuj do niego! Weź, nie, działaj, co? Zepsuł mi wieżyczkę, no. Tu mam wejść? Dobra, ale... Tu jest na kartę dostępu. I tu też jest na kartę dostępu. Okej, okay, no czyli wszystko wskazuje na to, że muszę wejść tam. Aczkolwiek zobaczcie jeszcze... Agawa. K2.
karłowate coś tam, jakieś zioła bierzemy, nie wiem po co są. Ale zasada w grach tego typu jest taka, że bierze się wszystko ze spod ręką, bo nie wiadomo co ci się przyda, nie, w przyszłości. Ale podskoczmy sobie najpierw w tamto miejsce i tam zbadajmy piętro sobie, nie, dokładnie, roślinki zbieramy. Mamy klucz francuski i pistolet taki dziwny. Jezus, możesz mnie straszyć przy ludziach? Rozszarpany. No. A trup gdzie spadł? Na dół, dobra, nieważne. No to zamknięte jest, bo... Ojej, co to się stało? Leż sobie. Karta dostępu, no to idziemy dalej, ale zobaczcie. Stała zasada nasza, nie? Jak pojawia się coś złego, to znaczy, że idziemy w dobrą stronę. Czyli tam nie trzeba było wchodzić. Zdecydowanie nie trzeba było wchodzić. Wybaczcie, ale muszę sobie zrobić małą przerwę, bo wiecie, są sprawy, które nie... po prostu... nie pozwalają czekać. Także widzimy się za chwilkę. Okej, jesteśmy. Fu! Tak jest, już jestem. Przepraszam, musiałem siku. Sytuacja niecierpiąca zwłoki. Ale oczywiście już wracamy do gry. Okazuje się, że zobaczcie, że byliśmy nie po tej stronie piętra, po której być trzeba, nie? Bo to... Tutaj jest to nagranie wideo. Jest wieżyczka. Tu trzeba uważać już, bo tu naprawdę jest nic niesprawdzone jeszcze. Gabinety kierownictwa, czyli co? Tutaj siedzieli wszyscy ważni ludzie? Patrzcie! Mamy kartę dostępu, elegancko. Różnica między tą częścią, znaczy tą grą, między Prejem a Somą jest taka, że tu raczej nie straszą. Tutaj raczej starają się zrobić tak, żebyście mieli porytombanie, nie? A tam był horror, zdecydowanie, więc tego horrorem bym nie nazwał. Fajna, przyjemna gierka, ale raczej taka stanowana, nie? W jakim błędzie? Weźmy ten Aloes. Wyszukiwanie, aktualizacja, serwery niedostępne. Co? Strzelę, ja nie. Dobra, tu coś mam. Dzięki, ziomuś. Widzieliście to? Życie mi uratował. Banan. Gdzie on może mieć te informacje o haśle? 23. Okej. No nic, to pójdźmy sobie, sprawdźmy to nagranie wideo, nie? Gabinet Mr. U. Mysz, rozejrzyj się. No nic, no to zhakujmy to sobie, nie? Hakowanie 4. Co jest? Kod do twojego gabinetu to 0451. 0. Jak dobrze wiedzieć, kurczę. Tutaj działko, które nam pomoże przetrwać zdecydowanie lepiej. Twój gabinet? Co? Co wy chcecie ode mnie? Urzędowałeś tu przez ostatnie 3 lata. Nagranie powinno być na twoim stanowisku roboczym. Jak to tu urzędowałem, jak mnie tu nie było, ziomuś? Weź ty się ogarnij. Zobaczcie, jakaś komora tu jest. Jakaś symulacja grawitacji. Umieść przedmioty w pojemniku. To weź banan może. Ej, to mi oddaj. No i już, dobra i... Dobra, moment. Bo to jest coś ważnego. Tu trzeba coś zrobić. Przełóż, dobrze. Przetwórz? Co może przetworzyć banana? Materiały organiczne. No dobra, to zobaczmy co zrobi z innych rzeczy. Może inaczej, najpierw to sobie zjedzmy i uporządkujmy to co trzeba, nie? Czyli zjemy sobie jabłuszko. To tak, to przetworzymy, to również, to też.
Chociaż nie, to mogą być. Tak, zardzewiała cewka może być przydatna. Kwiaty też zostawimy, nie? Bo kwiaty mogą być przydatne. Co to jest? Naboje 9 mm zostają. Naboje do strzelby zostają. Odpadki organiczne. Organ tyfona. To chyba się przyda, więc zostawimy. Zużyty drut też się przyda. I plastikowa rura do recyklingu. Zobaczmy, co się stanie, jak to wszystko ty... Tego nie możemy, tak? No, możemy, dobra. F, przenieść złom. Oddawaj! Coś jeszcze mi oddaj. Dziękuję, starcie. Kwiaty zostawiam, bo nie wiem, do czego się przydadzą. No. Patrzcie, co to jakieś materie organiczne, jakieś stalówki, co to jest? Rób mi to. Wow! Co mi tu zrobił? Ogarniacie ile rzeczy? To przetwórzmy wszystko w takim razie, może on wie co robi. Dawaj, ziomuś, działaj. Więcej mi daj tego, cokolwiek to znaczy. Powiedz mi teraz, co dostałem od ciebie. Materiały egzotyczne stosowane w fabrykatorze. Materiały organiczne, ok. Mineralne. I syntetyczne, czyli po prostu przetworzyło to na jakieś fajne rzeczy. No spoko, mi tam się podoba, nie? Cewka zardzewiała. Nie wiem właśnie, czy te części zostawiać? A co tu jest tu? Brak projektów do wytwarzania. Czyli to pewnie jakiś projekt. O, fabrykatorów można używać do tworzenia broni, amunicji i innych przydatnych przedmiotów. Pokaż, co o tym sądzicie. Każdy ze stworzonych przedmiotów zużywa pewną kombinację materiałów syntetycznych, mineralnych i tak dalej. O, czyli taki crafting trochę, fajna opcja. No okej, ale jak tu wgrać jakiś projekt? Zasobnik z operatorami, to chyba nas nie interesuje. Karta dostępu. Wszystko bierzemy stąd, co tu leży, nie? Dawaj, cały złom przenieś. Ok. Ty tu działaj. No i świetnie, kurde, dużo rzeczy teraz mamy, zobaczcie. Mamy, spora, bo powiem wam. Teraz to jestem zadowolony, teraz można grać. Weź apteczkę. Mamy 100 HP, więc nie trzeba nic robić. Klucz francuski? Klucz z uchwytem skrętnym Hefajstos Heffy. Wszechstronne i niezastąpione narzędzie przy rozmaitych pracach inżynieryjskich. Okej, czyli mogę sobie zrobić drugi klucz, no ale czy ja go potrzebuję? Średnio, nie? Nie, nie robimy go. Słuchajcie, szkoda, szkoda roboty, szkoda narzędzi i wszystkiego, nie? Co mamy? Co to było? Tu jest safe. Projekt fabrykacyjny, amunicja do działka Lepik. Podoba mi się to. I zestaw dozbrajający. Służy do ulepszania broni. Kurde, ale fajne rzeczy znajdujemy w tym odcinku, zobaczcie. Mega opcja, neuromoc. Dzień dobry Morgan, załatwiłem ten projekt, którego potrzebujesz. W twoim sejfie, czyli ten do amunicji, dobra. No i elegancko. Morgan Yu. Narzędzia. Cześć Morgan, to nagranie ze zwierciadła powinno nieco co nieco wyjaśnić. Zanim je otworzysz, upewnij się, że nikogo nie ma w pobliżu. No, przy tych ziomkach, które się pojawiają z książek, to ciężkie będzie, ale dobra, lecimy. Wow. Co to? Co jest? Ale co się dzieje? Cześć Morgan, ciężki dzień, co? Co jest? Na pewno, gadam do siebie. Twoja pamięć jest pełna dziur, wiem to. Przykro mi, to trwałe. Pierwsze, co musisz wiedzieć, możesz zaufać January. To operator, coś jakby twój i mój backup. Wie to, czego ty zapomniałeś. Jakoś nie ufam moim plecom. Testowaliśmy nowy typ neuromodu oparty na tyfonach i dostosowywaliśmy ich wzorce do naszych. Problem w tym, że usunięcie neuromodu kasuje wspomnienia od chwili, gdy go zainstalowano. Dlatego nie pamiętasz. Przypuszcza się, że można przywrócić pamięć pomiędzy cyklami testów. Lecz ktoś mógłby pominąć tę część, uczynić jeden dzień całym twym życiem. To masakra. No. Tak właśnie jest.
A więc to, co zrobił Alex. Pytanie tylko, dlaczego? Nie spodoba ci się to, co powiem. Dajesz. No świetnie. Co teraz? Chociaż powiedz, co mam robić, no. Byłem przekonany, że pozbyłem się tych cholernych nagrań. Wybacz, nie możesz ich ujrzeć. Aha, czyli on powiedział, co mi zrobił, Alex. Nie, dopóki się nie spotkamy i wszystkiego ci nie wyjaśnię. Teraz po prostu... cholera. No co mam zrobić? Muszę już iść, nigdzie się nie ruszaj. Proszę. Nie chcę się nigdzie ruszać, tylko powiedz mi... Robert? Alice, dzięki Bogu, nikt inny nie... Gdzie jesteś? Ukrywam się, w sali konferencyjnej, nie mogę... Co tam się dzieje? Przykro mi, Morganie. Alex odciął nas od serwerów zwierciadła. Czas na improwizację. Kim jest Alex w końcu? Moim przyjacielem, czy nie? Doradzam przeszukanie warsztatu doktora Calvina w laboratoriach sprzętowych. Dobra, gdzie on jest? To on opracował technologię zwierciadła. Okej. Może znajdziesz tam sposób na przywrócenie połączenia z serwerem. W międzyczasie ciągle szukam innego sposobu, by ci pomóc. Powodzenia. Dziękuję, ziomek, bardzo. Tylko nie wiem, jakieś światło może? Dziękuję bardzo. Po drugiej stronie zwierciadła, nowy cel. Czyli on nie po prostu wyłączył ekran, bo w ekranie była taka brutalna prawda, która, wiecie, nie bardzo się podobała, nie? Przetwórzmy sobie najpierw te rzeczy, które mamy. Nie mam złomu? Bo to mi się przyda, to ja wiem. Co to jest? Neuromod chyba i apteczka. Ta apteczka zostaje oczywiście, nie? Dobra. Nie! Ej, apteczkę to mi oddaj, stary. Dziękuję bardzo. Co i tyle, nie? No dobra, działaj. Kuleczka do kuleczki, prawda? I będzie, nie? Start, klucz, kanister, działka, lepik. Rób. Umieściłem składniki? Umieściłem. Utwórz. Co on mi tu robi? Patrzcie! Dzięki. Dużo mi to dało? Jeszcze jeden sobie zrobimy, nie? Tak, wiecie. Profilaktycznie, jakby trzeba było dużo strzelać za chwilę. Dobra, to mi wystarczy już. Powiedzcie, ile nam zostało materiałów. Dużo jeszcze mamy, to spokojnie. Neuromody mamy, zobaczcie. Mamy neuromody 3, może masz 3 punkty zdobyć sobie teraz. Nekropsja. Uzyskujesz bardziej wartościowe organy z tych ziomków. Dobra. Wzmocnienie metaboliczne. Podwaja czas trwania premii za pełny brzuch. Co? Czy jak się najem, to będzie lepiej punkty leciały, dobra. Lepsze punkty zdrowia oczywiście. Medycyna 1. Okej, okay, inżynieria. Ja, wiecie, tego wszystkiego nie pamiętam, dlatego tak się ten... Materiałów uzyskiwanych z demontażu, okej. Okay. Atakując kluczem francuskim zużywasz o 25% mniej kondycji. Nie. A tu siła? Nie chcemy tego na razie. A ochronę? Skradanie się. Skupienie bojowe. Czas wokół zwalnia. O kurde, to może być fajne. Uzyskaj. Potwierdź. Zwiększa poziom zdrowia do 115 punktów, a kondycję o 105. Też bierzemy. No i pięknie, dobra. Skupienie bojowe poprawia twoje ogólne zdolności. Gdy zostanie aktywowane, czas wokół ciebie zwalnia, a twoje ruchy zużywają mniej kondycji. Na wyższych poziomach zwiększa również obrażenia zadawane w walce. Dobra, cieszę się bardzo, tylko to jakoś się aktywuje? Coś się z tym robi? Chyba nie mam tego wiedzieć. No dobra, nieważne. Co to za... Och, nie szanuję. Słuchajcie, gry, w których nie można się obejrzeć w lustrze, są słabe. Niestety. Więc bardzo mi przykro, ale Prey to ma u mnie wielkiego minusa. GTA jest taką grą i tak dalej. Dobra, działka nikt nie uszkodził, więc easy. Ja cię wezmę ze sobą, chodź. Będziesz moim przyjacielem. Stój tu i broń mnie. Strzelaj w niego! Dobra. No, komunikat o błędzie i elo, nie? Muszę pamiętać, gdzie jest mój gabinet, bo tu będziemy przychodzić, żeby te materiały sobie przerabiać, nie? Wiem, że nie wykryto, bo właśnie zabiłeś jednego. Młocie. Walka. Wykorzystuj w walce swoje otoczenie
oraz narzędzia. Nie musisz stawiać czoła każdemu przeciwnikowi. Skorzystaj z innych dróg, aby przekraść się obok wymagających przeciwników lub aby zyskać na niej przewagę. A jak walczysz telepikiem, nie? No to w sumie to wiedziałem. Telekonferencja? Tu nie mogę wejść? W sumie może i lepiej. No to się ruszało. Ale jakie bronie, patrzcie! Nie, to nie. Dobra, bez łachy. Chodź, Mirek, idziemy. No, nazwałem go Mirek. A tu jakbym jeszcze nie był trochę. Przenieść pozostałe pudełka do mojego nowego gabinetu w dziale neuromodów. Okej, okay. A kim jesteś? Kto to pisze? Molecular Science. Jakieś książki, to nas nie interesuje w ogóle. Nie, muzyka jest niewskazana w tych klimatach. Jednak chyba nie. Tam jest jego warsztat. Dobra, to trzeba uważać teraz. Tu zamknięte, tu otwarte. Po prostu, wiecie, róbmy to, o co prosi nas gra. Nic więcej, nie? Gdzie to jest? Tam. Ciekawe, jak ja mam tam przejść. No ale dobra. Kennedy się patrzy, siwy trochę, ale żyje. Fajny motyw z tym Kennedy. Wy tego nie wiecie, ale to jest prezydent, który po prostu uległ zamachowi, no i tak to wyszło, że zginął, nie? A gra pokazuje taką wersję, która jakby go ożywiła, nie? Tu jest most, tu sobie przejdziemy. Chyba, że coś dużego za chwilę mnie tu zaatakuje. Ale wiecie, to spokojnie, jesteśmy przygotowani na takie ataki. Mamy wszystko, co trzeba. Kombinezon uszkodzony. Co? Coś mnie ugryzło? Gdzie jest to coś? Kombinezon uszkodzony, no świetnie. Tak, to był ten, dobra. Teraz gadaj, jak to ma naprawić szybko. Kombinezonu, brak dostępnych układów. Psychotropy. Mogę coś w ogóle zrobić, żeby naprawić ten kombinezon? Gdzie jest moje działko? Kurde, musimy jakoś tam przejść. Aha, to jest dział neuromodów, czyli wygląda na to, że cała gra się będzie opierała na jednej planszy i w sumie bardzo dobrze, nie? Nie będziemy gubić FPS-ów bez potrzeby. Tylko tak, gdzie jest to miejsce? Tam, dobra, już widzę. I most, i wszystko, tylko jak tam wejść, kurde, no? Myśl, Piotruś, myśl. Chodzi o to, że po prostu trzeba wejść na drugie piętro i szukać wyjścia, nie? To zróbmy. Pamiętajcie, jak się nie da nic na siłę, to trzeba wszystko logicznie i powoli. Zasada zawsze działa, naprawdę zawsze działa. Ja się zgubiłem normalnie w tym miejscu, jak ja mam tu przejść? Jednymi schodami nie. No bo to musiałoby być w tym miejscu, a tam i tak przejścia nie ma, nie? Nie ma jak schakować, nic. To jeszcze zobaczmy te drugie schody, mogą być też przydatne. Chociaż przyznam, że ta plansza akurat jest wymagająca. Trzeba dużo orientować się, dużo ogarniać, takie rzeczy, nie? Nie wiem, tam pokazywał jakiś sufit, ale to chyba nie jest to miejsce. No, 80 metrów, to się oddaliliśmy jeszcze bardziej. Czekaj, wyjmij z tego. Siedźcie tam. A ty jakoś możesz tu wejść, coś tu zrobić możesz, coś, cokolwiek? No weź, chociaż te drzwi otwórz, no. Nie, a te... Dobra, idziemy szukać innego wejścia. Ty stój tu.
No ja cię myślę, jakbyś do mnie strzelał, to bym ci pokazał, gdzie raki zimują. A tymczasem pokaż mi, jak tam wyjść. Jestem taki zagubiony. O! Myślałem. Co jest? A, ja włączyłem tą moc moją, okej. Nieważne. Ale spoko opcja, patrzcie, macie tam dużo wrogów wokół siebie, klikacie tą moc i problem z głowy, nie? Ej, bez kitu. 1900, od 1000, gadaj se więcej, tak cię nie słucha nikt. Wiecie co, nie mam pojęcia, gdzie pójść. A to oznacza, że chyba czas skończyć odcinek, bo zapraszam was już na kolejny. Ten trwa wyjątkowo długo, ale wiecie, tak to jest, jak się gra w gierki typowe z fabułą. Ja się tej gry uczę razem z wami. Mam nadzieję, że wy w jakimś stopniu chociaż dobrze się bawicie oglądając to. I co, i zapraszam na kolejny odcinek. Będzie równie fajny. Liczę na jakieś łapki w górę, jakieś subskrybenty. Fajnie jest mieć dużo odbiorców. To naprawdę motywuje do roboty. Dużo łapków, dużo subskrybentów. Także ten. A my się żegnamy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Tak jak zawsze, nie? Cześć!